Spodziewaliśmy się takiego meczu, Legionowo jest na fali i wiemy o tym. Także no, nas zainteresowało tylko i wyłącznie zwycięstwo. Naprawdę nie lekko nam się grało od początku. Było widać w nas, że no nie jest tak, jak byśmy chcieli. Ale myślę, przy tym, jak to wyglądało i osiągnęliśmy zwycięstwo, myślę, że już w końcówce takie pewne, to trzeba być zadowolonym i myślę, że tyle. Już trochę spotkań pod wodzą nowego trenera za Wami. Co z Twojej perspektywy zmieniło się przede wszystkim w Waszej grze? Jakie Ty widzisz różnice? No na pewno tempo gry, tak? Trener patrzy na to, żeby grać dużo szybciej. Stara się nie zmieniać do obrony, żeby, wiadomo, było utrzymane tempo i nie było zmian. No i cóż, próbujemy różnych rozwiązań w obronie. Widać, no, ludzie mówią, że tracimy więcej bramek, no ale wszystkiego się uczymy. Mamy jakiś pomysł, żeby przygotować coś na inne mecze. I co, no na razie wygrywamy, bardzo się cieszymy. Jeszcze dużo meczy przed nami, żeby to play-off osiągnąć. I ostatnie pytanie. W ostatnim czasie informacja, że zostajesz na dwa kolejne sezony w klubie. Szybka, łatwa decyzja, czy trochę się zastanawiałeś? No, zawsze się zastanawiamy nad takimi rzeczami, ale nie, no doszliśmy z prezesem szybko do porozumienia. Ja powiedziałem wcześniej kiedyś w wywiadzie, że jak będą mnie chcieli, to ja chętnie zostanę. I bardzo się z tego cieszę. Jestem w domu, przy, myślę, jednych z lepszych kibiców w Polsce. Jak jeździmy po halach, to widzimy, co się dzieje, a tu jest naprawdę bomba. I jeszcze dwa fajne sezony rozegrać zdrowo, myślę, że będzie fajnie.